Witam serdecznie czytelników Tobagar Polska oraz widzów Tobagar TV. Dzisiaj specjalnie dla Was przetestujemy kompaktową bronę talerzową marki Agis. Dostarczona do testu maszyna to brona Disco Omulch w wersji Gold. Sprzęt jest bardzo bogato wyposażony. Wyposażenie obejmuje bezobsługowe wzmocnione piasty, zarzucany hydraulicznie wał oraz oświetlenie drogowe. Sprzęt wyposażony jest w dwa rzędy uzębionych talerzy, które bardzo dobrze kruszą i mieszają resztki pożniwne. Na pierwszej sekcji mamy talerze o średnicy 610 mm i pracuje ich 12 sztuk. W tylnym rzędzie mamy 13 talerzy o średnicy 560 mm. Skrajne talerze tylnej sekcji są mniejszej średnicy i ustawione pod innym kątem, dzięki czemu nie wyrzucają ziemi na sąsiedni pas gleby, przez co pole jest czyste i wyrównane. Między pierwszą a drugą sekcją talerzową na bronie zamontowano specjalną płytę, która ma rozbijać podstawę podczas uprawy bryły. Z jej pracy byliśmy nie do końca zadowoleni, gdyż po pierwsze na tej płycie zbierało się bardzo dużo ziemi i resztek roślinnych, a po drugie w skrajnych warunkach, gdzie naprawdę była bardzo duża ilość resztek roślinnych, płyta ta potrafiła ograniczać przepływ masy. Dostarczona do testu maszyna wyposażona była w wał pierścieniowy o średnicy 700 mm. Z pracy wału byliśmy bardzo zadowoleni, pole było dobrze zagęszczone i wyrównane. Dodatkowo wał na czas przejazdów transportowych jest zarzucany hydraulicznie na maszynę, dzięki czemu podnośnik ciągnika nie jest tak obciążony, a w czasie przechowywania i garażowania maszyny, maszyna nie zajmuje tyle miejsca. Maszynę sprawdziliśmy podczas tegorocznych uprawek pożniwnych. Wykonywaliśmy uprawę na ściernisku po zbożach, po rzepaku, a także po kukurydzy.